Mogę ci postawić drinka? W tym lokalu najlepsze są pewnie mydliny. Z Imleritem to był twój pomysł, czy Ciri? Nie kłamać. Ciri. Tak myślałam. Dobrze, że tam z nią pojechałeś. Nie złościsz się? Myślałem, że będziesz wściekła. Wściekła? O co? Że wsparłeś Ciri w jej decyzji? Czy że walczyliście ramię w ramię i wygraliście? A co, gdybyśmy przegrali? Nie rozmawialibyśmy teraz, a żeńska populacja kontynentu tonęłaby we łzach. Wygraliście. I nie ma co roztrząsać, co by było gdyby. Okej. No to fajnie. A co tu robisz? Urocze miejsce. Co tu robisz? Wkrótce się przekonasz. Lepiej mi powiedz, co z Filipą. Jeszcze nic. Najpierw przyszedłem do ciebie. Powiesz mi wreszcie, co tu robisz? Udało mi się ustalić, że Margaritę przetrzymują w oksenfurckim więzieniu. Dotarłam też do człowieka, który z niego uciekł. Niedługo ma się tu zjawić. Okej. A jeśli chodzi o lożę? Rozmawiałem z Tris. Podobno nie poszło wam najlepiej z lożą. Czasy są niebezpieczne, szczególnie dla czarodziejek. Każda zastanowi się 5 razy, zanim nadstawi za kogoś karku. Nie mam im tego za złe. Okej. To przejdźmy z powrotem. Wiesz coś o tym uciekinierze? Wiem, że nikomu poza nim nie udało się uciec z Dejret i że szuka go teraz straż całego miasta. Skąd pewność, że można mu ufać? Zaraz się przekonamy. Właśnie wszedł. Prawie jak my wygląda. Chyba się przefarbował. Abifaria? Kto pyta? Chcemy porozmawiać. Zaraza. Lepiej zanim biegnie. Okej, myślałem, że to już będzie koniec misji, ale widać, musimy chyba go jeszcze dogonić. Gdzie ty się narażasz, ale nie podobało mi się to określenie zaraza, to jest nasz tekst, kolego. Jakbym mógł tu wyciągnąć kuszę, to bym z niej skorzystał najchętniej. Cholera, wszedł na drabinę, użyj. Spacer po dachach. Trzeba było Wiedźminie go za tyłek chwycić i tyle by miał z tego biegania. No niestety przypuszczam, że to jest tak rozwiązane, że możemy go złapać tylko w jednym momencie. Teraz go wręcz wyprzedziliśmy. No już gdzie mam? No właśnie, i to taka zabawna sytuacja wychodzi, tak to się programuje pewne stałe fragmenty. Myślałem, że byłaś z nim umówiona. Powiedziałam, że go znalazłam, nie że się z nim umówiłam. Czego ode mnie chcecie? Zostawcie mnie! Spokojnie, chcemy tylko porozmawiać. A potem sztylet pod żebra i zostawicie mnie w rynsztoku. Przypatrz nam się. Wyglądamy ci na bandytów? No nie bardzo. No właśnie. A poza tym jesteś dla nas o wiele cenniejszy żywy niż mat. Czyli nie zrobicie mi krzywdy? Nie. Opowiesz nam o czymś. A potem pójdziesz w swoją stronę. Jak tak, to niech wam będzie. Ale może wróćmy do Kuternogi. Lepiej tak nie stać na ulicy. Wino dobrze ci zrobi. Dzięki. Czego chcecie? Dostać się do Dejret. Idźcie do łowców i powiedzcie, że uprawiacie czary. Od razu was wsadzą. Musimy to zrobić tak, żeby nikt się nie zorientował. Opowiesz nam, jak uciekłeś i pójdziesz w swoją stronę. Okej. Co ze strażą? Podobno Dejret jest strzeżona lepiej niż twierdza Vikovaru. Dobierają strażników spośród łowców czarownic. Same najgorsze menty, cholerni fanatycy. Żebyście wiedzieli, co oni z ludźmi wyczyniali. Codziennie tortury, łamanie kołem. Względny spokój był tylko w święta, jak pili do nieprzytomności. Wolno im pić na służbie? Niby nie. Ale wiadomo, jak jest. No to ładnie. Mówią, że z Dejret wychodzą tylko trupy. Tak mówią. Pomyślałem więc, dlaczego by nie spróbować. Przecież zwłoki się pali. Zaczęli palić, jak się zorientowali, że taki staruch jak ja im uciekł.
Wcześniej wrzucali nieboszczyków do wielkiego dołu. Dół łączy się z kanałem, a kanał wpada do rzeki. A jak już człowiek dostanie się do rzeki, to jest wolny. No okej, czyli ta droga nam odpada. Twierdzisz, że udawałeś martwego i nikt cię nie zorientował? Za młodu terminowałem u aptekarza ze Srebrnego Miasta. Znam się trochę na ziołach. W mojej celi rósł senny grzyb, a na spacerniaku znalazłem wilcze jagody. Wystarczyło zrobić zacier i zjeść go na godzinę przed wieczornym obchodem. Mogło cię to kosztować życie. Jeśli miałem umrzeć, to na własnych warunkach. No to ciekawe. Czyli teoretycznie możemy wejść tą samą drogą, którą ty wyszedłeś. O ile nie przeszkadza nam towarzystwo rozkładających się zwłok. I o ile przeciśniecie się przez kraty po mojej ucieczce zakratowali ujście do rzeki. Kraty można wysadzić. Żeby usłyszało nas pół miasta? Mam lepszy pomysł. Oxenfurt zbudowano na elfich ruinach. A te na pewno w którymś miejscu łączą się z kanałami. Jeśli znajdziemy przejście... Dostaniemy się do więzienia. Dzięki. Widzisz? Nie było tak strasznie. I jeszcze rada na koniec. Zmień lokal. Tu wszyscy wiedzą, kim jesteś. Dzięki. Cokolwiek zamierzacie, mam nadzieję, że wam się powiedzie. My też. Bywaj. Okej, mówił ciekawe rzeczy o strażnikach. To, co mówił o strażnikach, może nam się przydać. Fakt, gdyby udało się upić choć kilku, byłoby nam łatwiej. Poproszę Zoltana, żeby o to zadbał. Spotkajmy się potem na moście Oxenfurtskim. Niech i tak będzie. Przystojniaku! Okej, po rozmowie z Yennefer stwierdziłem, że wykonamy tę misję. Myślę, że w takiej kolejności jak gra nam zaproponowała, czyli najpierw spotkamy się z naszym wiedzącym, wyruszymy z nim na dalszą akcję, no i później zobaczymy, co się będzie dalej działo. Nie chciałbym zaburzyć tej kolejności, ponieważ mam obawy, że mógłbym czasem gdzieś przegapić zabójstwo Radovida, a zależy mi na tym, żeby jednak do tego brutalnego czynu doszło. Okej, gdzieś tu miałem być w tej okolicy. Tym bardziej, że no właśnie, wieczny ogień tu za bardzo zaczyna szaleć. Już nawet... Znam ten dom. Miałem stąd przegnać Bożątko. Miałeś? Uznałem, że jest nieszkodliwa. Nasi znajomi mają problemy. Okej, no i właśnie, znam to. No to bardzo fajnie tutaj znów zawitać. Ała, nie szarp! Przecież chciałaś warkocze. Ale nie żebyś szarpała! Tutaj mam zejść? Bez szarpania nie ma warkocze. Chyba tak. Tu ja już nie chcę. Co za miejsce? A gdzie było Bożątko? Tu jest przejście za ścianą. Okej, zaraz pójdę. Już i tak jak ta misja jest tak rozjechana, no to zobaczę, co tam u naszej koleżanki słychać. O, wejdź. A, Sara. Wiedźmin! Corin, zobacz, kto przyszedł! Witaj. Nie wiedziałem, że mieszkacie tu razem. Kiedy mi powiedziałeś, że to Sara była odpowiedzialna za moje koszmary, postanowiłam sprawdzić, czy diabeł rzeczywiście jest taki straszny, jak go malują. Przyszłam tu, ale zamiast diabła spotkałam Sarę i... nie wiem, jakoś od razu przypadłyśmy sobie do gustu. Dawno temu ludzie zaczęli wznosić miasta, żeby odgrodzić się od świata pełnego potworów. Nigdy nie wyzwolili się od strachu przed stworzeniami, które mogą się ukrywać wewnątrz kamiennych murów. Ale w rzeczywistości to nie mury zapewniają bezpieczeństwo. Dom wcale nie oznacza miejsca, w którym można zamknąć się na klucz. Żeby znaleźć prawdziwy dom, czasem trzeba przejść długą drogę. Okej, chyba mogliśmy pogadać. Ale ty twoje już wystraszyłeś się? Widzę, że rzeczywiście zbliżamy się raczej do końca gry, bo Wiedźmin ostatnio coraz częściej opowiada jakieś historie z morałem. Tu jest przejście za ścianą. A ty wiesz, że nienawidzę portali? Tu jest przejście za ścianą. No okej. Tak. Myślę, że cię to specjalnie nie obchodzi niestety. To tutaj. Kiedy wejdziemy, nie będzie już odwrotu, póki nie dotrzemy do Gelsa. Gotowy? Tak, ruszajmy. Pamiętaj, gdziekolwiek trafisz, szukaj miejsca, które wygląda podobnie jak to tutaj. W końcu się spotkamy.
Zostaniemy rozdzieleni? Tak, to możliwe. Nie mam umiejętności twojej protegowanej. Zirael jest panią czasów i miejsc. Ja jedynie potrafię wykorzystywać sekretną wiedzę. Już czas. No to w drogę. Nienawidzę portali. Okej, a jednak jesteśmy razem. Chyba. Trochę jak Destiny wygląda. Kolego, ty to ty? A, no tak, potem tak to wiem, że na pewno... Gdzie jesteśmy? Witaj na pustyni Diddivet. To gdzieś w naszym świecie? A czy w waszym świecie macie takie kaniony? Chodź, idziemy. Gdzieś na pewno są. Jest tutaj mapa? A, nie mogę nawet podejrzeć mapy. A szkoda, biegać też nie mogę. Co to właściwie za miejsce? Bardzo stary świat. Wyeksploatowany i zniszczony. Jest tu jakieś życie? Głównie pustynne stworzenia. Zdolne przetrwać długie miesiące bez wody. No i olbrzymie pazurnice. Głęboko pod powierzchnią. Musimy uważać, żeby nas nie wyczuły. A przed nimi byli tu jacyś ludzie albo elfy? Myślisz, że tylko człekokształtni mają monopol na niszczenie światów? To co tu żyło? Jakieś inteligentne potwory? Przypatrz się tym skałom. Coś ci przypominają? Wyglądają trochę jak koryto wielkiej rzeki. Albo dno morza. Czyli żyły tu jakieś wodne istoty? Nie. Żyło tu morze. Chcesz powiedzieć, że... Istnieje wiele światów i jeszcze więcej form życia. Wiele z nich jest inteligentnych, o wiele bystrzejszych od was, ludzi. Ale okazuje się, że nawet to nie powstrzymało ich od wyczerpania zasobów swojego świata do ostatniej kropli. Jest i portal. Wygląda na lekko zrujnowany. Pozory mylą. To na co czekamy? Aż się otworzy, to powinno potrwać najwyżej kilka chwil. Okej, a kilka chwil cwaniaku to ile to jest? Chętnie? No właśnie. Chciałem powiedzieć, że chętnie zapiszę, żeby sobie w przyszłości wrócić tutaj jeszcze, co ponieważ... Co się dzieje? Pazurnice nas wyczuły. Okej. Świetnie. To ja wskakuję na kamień. A ty sobie radź z nimi. Pięknie. No dobra. Pomogę tobie. Przetestuję przy okazji kuszę. Mam chyba ognistą załadowaną. No dobra, nie przetestuję kuszy. Zresztą takie prawie, że jednostrzałowe te pazurnice są. Ja mogłem chociażby igni odpalić albo cokolwiek innego. Macie chociaż mutageny, czy nie mogę zabierać pamiątek z tego świata? Zakaz jakiś? Jeszcze tego biega. Dobra, to ciebie z kuszy potraktuję, ponieważ już dawno chciałem przetestować moją wybuchową kuszę. No i tyle. Znów przepłaciłem o Zoltana. Jeden bełt chyba 20 koron aż kosztuje. Daleko temu czemuś chociażby do naszego pięknego igni. Nie poradzimy sobie ze wszystkimi. Portal, biegnij za mną. Tam gadasz, wskakuj na kamień. I możemy przeczekać. Nie będę wchodził przez portal. Co za ulga. W momencie, kiedy... No dobra, skoczę, ale tutaj leży dużo rzeczy. Chcę pamiątki jakieś z tego świata pozbierać. Niestety nic nie mogę podnieść. Tutaj coś jest, chociaż... A, bo nie mogę podnieść, bo nie zabiłem. Dobra, gra mi chyba nie pozwoli na podnoszenie niestety. Gincie, bo się miecz stępi na was. A to chociaż jeden kamień stąd bym chciał zabrać. No dobra, chowaj miecz. Podnieś coś, podnieś. No dobra. Tyle z pamiątek. Kto mi uwierzy, że tam byłem? Okej. Okay. Avalach? Oczywiście. Jakoś nie dziwi mnie to. Znajdź następne przejście, czyli mam znaleźć znowu taką piwnicę, jak wtedy z Bożątkiem.
Choć jak widać niekoniecznie. Jest przejście. Przyznam szczerze, że chwila z Batmanem i rozleniwił mnie on, żebym wiedział jak się tam dostać, a no z Geraltem będzie trochę trudniej. Nawet w Dying Light'cie byłoby prościej tam przejść. Co to w ogóle za świat? Te opary nie wyglądają szczególnie zachęcająco. No właśnie. Zaraza, muszę wstrzymać oddech. Okej, okay. Mamy mapę, czy tutaj też nie mamy? Jeszcze teraz... chwila, jakbym się udusił. Tak, albo tam, albo spróbujemy tam. No, trzeba przyznać, że trudniej niż pod... Muszę omijać te trujące chmury, albo bardzo szybko przez nie przechodzić. Pod wodą... Oddychać Geraltowi. Okej, okay, jeszcze kawałek. Ciekawe, czy nam Avalach powie, w jakim miejscu my tu byliśmy. Miejsce mocy. O. Mogę z niego zaczerpnąć. Chętnie. Miejsc mocy nigdy za wiele. Bardziej chyba, no właśnie, art. Okej, wróciłem do naszego miejsca mocy z nadzieją, że tutaj jakaś droga się kryje. No bo przyznam szczerze, że wróciłem też na początek, tam okazało się, że jednak nic nie ma. No i trzeba znaleźć inną drogę. Oj, chyba teraz widzę jakieś ciekawe miejsce, o ile przeżyję podróż na nie. Ale jakby spróbować dostać się od tej strony, w zupełnie innym kierunku. Oby te czerwone rośliny nie były żadnym stworem. Jeszcze kawałek, jeszcze chwilę musisz, Geralt. No właśnie, mamy już trochę więcej świeżego powietrza. Może jakąś jaskółkę w ogóle sobie odpalę. Raczej nie będziemy teraz z nikim walczyć. No i widzę kolejne miejsce, gdzie bym mógł wskoczyć. Może tutaj w ogóle nieźle by się spisało, tylko że nie wiem co to są za gazy. Ale to antidotum na tego grzyba, które dostaliśmy od Ziggy'ego swego czasu. No dobra, coraz bliżej portalu. Żyć też trochę mamy, więc chyba powinno się udać. To tak, najpierw na tamtą stronę biegnę. Okej, tym bardziej, że im niżej jesteśmy w tym całym gazie, tym więcej tracimy tego życia, czy też tym szybciej je tracimy. Ale myślę, że teraz, jeżeli nikt mi nie zrobi żartu i nie zamknie tego portalu, no to za moment będziemy już na miejscu. I przed siebie. No dobra. Czyli widzę dalej problemy z powietrzem. Przeszukać miejsce, nic nie ma, nic nie ma. No to kolejny portal. Ciekawe, czy jest jakiś eliksir, który na przykład pozwala nam dłużej pływać pod wodą. Chętnie bym to sprawdził. No, niestety tam też nie mogliśmy zajrzeć. Czyli co, szukamy kolejnego portalu. No to ładnie. Pięknie, jak Geraltowi się od tego wszystkiego nie namiesza w głowie. To będzie sukces. Dobra, żebyś tylko z tego mrozu tu nam nie przymarzł zaraz. Okej, okay, Ignina to coś poradzi. Pięknie. Muszę się gdzieś schować, bo zamarznę. I szybko znaleźć następne przejście. Okej. Okay. No pięknie. Czyli chciałem powiedzieć z deszczu pod rynnę, ale to w sumie tutaj to z ognia w śnieg, czy jak tokolwiek tu można nazwać. Okej, okay, tam wygląda jakby można było to zniszczyć, ale to chyba na niewiele się zda. Czyli sprint i biegniemy przed siebie. Może jak znajdę kolejną taką kryjówkę, to jakoś dojdę do przejścia. A właśnie. O, coś tutaj jest na ścianie. W sumie nie obraziłbym się, jakbyśmy łyknęli sobie trochę spirytusu krasnoludzkiego. No dobra, jakiś szybki zapis. I biegniemy dalej zobaczyć, co tu się kryje. Od kryjówki do kryjówki, tam jest jakaś latarnia. Chyba w ten sposób musimy tutaj biegać. Nie wiem, czy nie mam czegoś, na przykład wywar z wilkołako, ile go stworzyłem, co pozwoliłoby mi szybciej biegać w tej okolicy. Coś takiego było, wiem, ale... odwar z wilkołaka. A, nie zużywa wytrzymałości, to tyle. Myślałem, że będę mógł szybciej biegać, a to na niewiele nam się zda. No dobra. Trochę taki Call of Duty, gdzie no, chowamy się, kryjemy po to, żeby właśnie uniknąć ostrzału przeciwnika. Pięknie, na dół. Okej, jesteśmy. Światło w takim miejscu. Ktoś musiał je zapalić. A jeśli mam szczęście, ten ktoś to pewien zgryźliwy wiedzący.
No dobra. Domy zasypane aż po dachy. Ciekaw, ile trwa ta śnieżyca. Chciałem mówić, że przyjemnie, nie wieje nam po twarz. O, panie! Szybko do tego domu. Myślałem, że dach nas skryje. O! Oczywiście, co innego mógł być. Oczywiście, tak. Nie mogłem mieć chyba większego pecha w momencie, gdy nie mam życia. Praktycznie. Okej, okay, okej. Okay. To może jakieś igni na szybko. Dobrze, jakby był podpalony. No, żeby z jednym wygrać, później będę mógł medytować, odrobić sobie te życia. No, przyznam szczerze, że nie byłem przygotowany na jakąkolwiek walkę. Zarówno eliksirów już nie mam. To jest pierwszy ból. Winto. O właśnie. Trzeba było się ich nie bać. To od razu takie załatwić. Zarówno nie przygotowałem sobie eliksirów, jak i z życiem średnio wyglądamy. No i pięknie, nie mogę medytować w tym miejscu. To była jednak nieprzemyślana decyzja, iść tutaj tak nieprzygotowanym. No ale okej, podmieniamy to na wodę. Bełty wymienimy przy okazji też na jakieś inne, bo przyznam szczerze, że te wybuchowe, zawiodłem się trochę na nich. Czyli kanapeczka, czy też sama woda. I chyba lecimy zaraz dalej. Mi twarz zaraz przymarznie, więc patrzę, co tu jeszcze się kryje. Tam jest kolejne miejsce, gdzie mógł się schować. O, a tu jest... Pięknie, węgiel rozpala ognisko. Czyli biegniemy do następnego domu. O! Okej, okay. Byle żeby tu już nic nie chodziło, żadne takie dziadostwo. Kolejny łyk zdrowej wody. No i teraz zastanawiam się, co zrobić, bo jakbym mógł medytować, to moglibyśmy szybko ruszyć dalej, a tak jest, no, mały kłopot. Bo teoretycznie trochę tego życia zregeneruje dzięki tej wodzie, ale to nie rośnie zbyt szybko, a jednocześnie czeka nas jeszcze kawał drogi, ale okej, zobaczmy. Może gdzieś uda nam się zbiec do jakiegoś miejsca, gdzie nam ten mróz nie będzie specjalnie przeszkadzał. Tutaj też nic? Też nie mogę dalej się zdrzemnąć. Pięknie, rozpala ognisko. Będzie cieplej. O, zapiski Anny, przyda się. Zawsze to jakaś książka. No, w międzyczasie, jak tu zbieram te wszystkie rzeczy, no to możemy odpalić jeszcze łyka wody. Okej, okay, tam są kolejne drzwi i tak chyba będziemy musieli... W sumie teraz to z Uncharted mi się ta gra kojarzy. Żeby to doszło, żeby jedne gry zaczęły mi się kojarzyć z innymi. No, ale okej, okay, może twórcy czerpią jakieś inspiracje w ten sposób. Dzięki temu to tak teraz wygląda, jak wygląda. Jeżeli czerpali pomysł z Uncharted, no to przyznam szczerze, że dobre wzorce przyjęli. Okej, paski skóry, tu nic ciekawego. No to nie był chyba najlepszy budynek, żeby się schować. Jeszcze z tego, co pamiętam właśnie, bo tak tu ciągle wciągam coś, co mi pozwoliłoby przetrwać, ale miałem chyba jeszcze puszczyka, który też służył w podobnym celu. Teraz go zresztą przetestuję. Grom mi się raczej tutaj nie przyda. O właśnie, i też odpaliliśmy regenerację. Wiem, że też jest jakaś taka umiejętność Geralta, którą moglibyśmy rozwinąć, która pozwala też na regenerację poza walką. No i teraz wiem, gdzie by to mogło mi się przydać. Cały czas się zastanawiałem, po co to komu. No, a jednak są chwile, w których by się przydała taka umiejętność. No dobra, czas chyba ruszać. Szukać kolejnego schronienia, Geralt. Tylko ty się nie blokuj w takich miejscach. A bardziej pomóż mi znaleźć... O! Coś, gdzie będę bezpieczny. Jak na przykład tutaj. O ile nie będę musiał z nikim walczyć. To nie wygląda pozytywnie. Pamiętniki. I będzie. Bach, bach. Przyspieszamy regenerację. Ciekawe, czy jak są dwie rzeczy odpalone, to lepiej się regeneruje. No i 79 kroków. Chyba jestem w stanie tam przebiec już. Teraz za jednym zamachem. Jak mam odpalone te dwie rzeczy, no... Wolniej tracimy życie, ale jeszcze nie jest to zbyt pozytywne. Okej. I teraz, żeby nie czekała nas walka, to będzie dobrze. Myślałem, że to będzie szybkie zadanie, a jednak trochę tutaj zeszło nam czasu. Długo ci zeszło? Jakieś problemy po drodze? Nic a nic. Nie. Po prostu podziwiałem widoki. Co to za miejsce? Wydaje mi się, że już tu kiedyś byłem. Bo to prawda. To tu walczyłeś z projekcją Eredina,
a wcześniej Ciri stoczyła tu walkę o ciebie. O czym ty mówisz? Nigdy się nie zastanawiałeś, jak to się stało, że opuściłeś czerwonych jeźdźców? Wiele razy, ale nic nie pamiętam. To Ciri po ciebie przyszła. Wyczuła, że jesteś w niebezpieczeństwie. Wyrwała cię z łap Gonu i przeniosła do lasu pod Kaer Morhen. Eredin zaczął ją ścigać. Przeze mnie? Czemu nic nie powiedziała? A co by to zmieniło? Co to za świat? Enel? Nie, to Ted Dayred. Czas końca. Świat zniszczony przez białe zimno. Wszystkich nas to czeka, choć na różnych etapach istnienia. Mówisz, jakby w ogóle cię to nie ruszało. Eredin dał się przytłoczyć świadomości zagłady i teraz rządzi nim strach. Nie chce popełnić tego samego błędu. Możesz jaśniej? Nie tutaj i nie teraz. No dobra. Idziemy po Gelsa, ale właściwie ciągle nie wiem, czemu jest taki ważny. Eredin jest inny niż król, którego zabił. Interesuje go władza dla samej władzy. Nie ma cierpliwości do rządzenia. Większość czasu spędza podróżując na czele czerwonych jeźdźców, więc potrzebuje w stolicy namiestnika. Gels jest świetnym administratorem i jeszcze lepszym intrygantem. To najniebezpieczniejszy elf NL. Ma jakiś słaby punkt? Tak, jest uczciwy. Miałem nadzieję, że jednak się nie rozdzielimy. Uprzedzałem cię, że to może się zdarzyć. Którędy wypadła ci droga? Przez świat, w którym umierało słońce. Z trudem dotarłem do kolejnego przejścia. No to teraz coś miłego. Ty rozpaliłeś światło na szczycie? Pomyślałem, że tak łatwiej ci będzie trafić. W końcu do tego służą latarnie, wskazują drogę. To miejsce nie wygląda zbyt bezpiecznie. Ruszajmy. Tędy. Kiedy otworzy się następne przejście? Za chwilę. Okej, a będziemy z kimś walczyć? Bo jak tak, to wolałbym skorzystać z umiejętności medytacji. Dobra, tutaj też nie zabiorę żadnych pamiątek ze sobą, więc chyba możemy ruszać. Nie mamy za dużo tych żyć, a niech mu będzie. O, jesteśmy zregenerowani. To Tir Nalia? Pałac Świadomości, dawniej księżycowy, główna siedziba Gelsa. Bardzo fajnie, to zobaczę, czy nie ma żadnych fantów dla mnie tutaj, ale nie, brak. Mogę rozpalić. A co? Czujmy się jak u siebie, na pewno tak by nam powiedział, jakby nas spotkał. Więc chwilowo też i się tak poczułem. Ale nie, trzeba przyznać, że sama wizja tej misji, jak i te okolice w tej grze są naprawdę wyjątkowe. Miło, że doceniasz. Elfia architektura jest nieco bardziej wyszukana niż wasza. No to jest cwaniak. Okej. Kto to? Co oni tu robią? Chyba skończymy na dziś, moja słodka. Bądź tak dobra i zostaw nas samych. Bo chyba wszyscy się zgadzamy, że to sprawa tylko między nami. Prawda, panowie? Krewan es pan et quam han maha i wiedźmin z Rivi, Kedmil. Jak wam się podoba moja nowa modelka? Przypomina nieco Lare Doren. Nie uważasz, Krewan? Być może wzrostem, niczym innym. O, widzę, że to dla ciebie nadal drażliwy temat. W takim razie zmieńmy go. Napijecie się czegoś? Ja chętnie. Masz może wódkę? A, prawda, wy tu nie hańbicie się takimi trunkami. Muszę przyznać, że nie spodziewałem się tu ciebie, Wiedźminie.
Swoją drogą zawarłeś interesujący sojusz. Tak z ciekawości, myślisz, że Avalach jest z tobą szczery? Nie jest, ale to bez znaczenia. Myślę, że jest. Poudajemy trochę. Myślę, że czasem nawet wśród elfów Enel trafi się ktoś przyzwoity. Naiwność jest błogosławieństwem głupich. Wydaje mi się, że dostrzegam cień zniecierpliwienia na waszych twarzach. A zatem co was sprowadza? Przyszedłem ci powiedzieć, kto zabił naszego króla. Zadaliście sobie wiele trudu, żeby do mnie dotrzeć. A zatem kłamstwo, które dla mnie przygotowaliście, też musieliście dobrze dopracować. Zobaczysz prawdę, wyśnisz ją. Znalazłeś o Neiromantę? Oni zawsze śnią prawdę. Czyli przeczucie mnie nie myliło. To będzie interesujące. Dość gadania, idziemy. Pozwól z nami. Może tak. Owszem, pozwól z nami. Wiedźmin Geralt, prawdziwy człowiek czynu. Można wiedzieć, dokąd mnie prowadzicie? Do świata Enseed. Tym razem bezpośrednio. Chodźmy, zanim zleci się tu straż. Rozumiem, że nie muszę przedstawiać naszego gościa. Witaj, Zirael. Więc to prawda, że jaskółka trzyma teraz z lisem. Nie próbuj nas szczuć na siebie. Nie pamiętasz, jak Avalach cię szantażował? Jak próbował cię zmusić, żebyś grzała łoże naszego króla? Dysponował twoim ciałem, jakbyś była świńską półduszą. Pamiętam. Ale jeszcze lepiej pamiętam, jak doradzałeś Redinowi, co ma ze mną zrobić, gdy mnie już pojmie. I pamiętam, co czerwoni jeźdźcy zrobili w Karmoren. Nie przyszedłem tutaj, żeby się kłócić. Gdzie są obiecane dowody? Zobaczysz je we śnie. A tak, Oneiromantka. Jej wizji nie da się zafałszować. Chcesz mi pokazać, jak Redin zabił naszego króla? I co dalej? Mam podburzyć Enel przeciw Redinowi? Wywołać rewolucję i ogłosić Avalacha nowym królem? Może być. Zrobisz, co będziesz chciał. Może tak. Zrobisz, co będziesz chciał. Jeśli stwierdzisz, że chcesz służyć dalej królobójcy, droga wolna. Nie zdziwiłbym się nawet. Dobrze. Niech wieszczka wyśni mi ostatnie chwile mojego króla. Wyśnij je nam wszystkim, żeby nie było żadnych niejasności. Czemu nie? Umarł król. Niech żyje król. Wasza jedyna szansa to wydać mu bitwę na ustalonych warunkach. W tym świecie, w dogodnym miejscu. Musicie płynąć na Skellige i odnaleźć Kamień Słoneczny. Dzięki niemu wezwiecie Naglfar i Eredina. Eredin nie otrzyma posiłków od Enel. Postąpiłeś słusznie. Wkrótce otworzy się nowy portal do Tirnalia. Ustabilizuj go i będziesz mógł wrócić. Chodź za mną.
Równie dobrze to mógł być blef. Mógł to powiedzieć tylko po to, żebyśmy go wypuścili. Zaraza. Trzeba go było przycisnąć. Spokojnie. Avalach zna go lepiej. Wróci i wszystko nam powie. O wilku mowa. Geralt się martwi, że za szybko wypuściliśmy Geelsa. Po prostu jestem ostrożny, może tak. Ostrożności nigdy za wiele. Słusznie, ale wierzę, że Geels dotrzyma słowa i nie wesprze Eredina. Wygląda na to, że masz jakiś plan. Może się nim z nami podzielisz. Gdy znajdziemy słoneczny kamień, dzięki magii waszych czarodziejek, ściągniemy okręt Eredina do zatoki przy wyspie Undvik. Król Gonu wpadnie w przygotowaną zasadzkę, a my go zabijemy. Tak po prostu? Pokonanie Eredina nie będzie łatwe, ale dokonamy tego. Odszukajcie czarodziejki z loży i widzimy się w porcie. Płyniemy na Skellige. Ciekaw, co to za mała sprawa, którą masz do załatwienia. Kiedy ostatnio byłam w Nowigradzie, miałam trochę kłopotów. Wyobrażam sobie. Parę osób mi wtedy pomogło, a inne niekoniecznie. I jednym i drugim chcę się teraz odwdzięczyć. Pójdziesz ze mną? Myślę, że tak, ale najpierw coś załatwię. Chętnie ci potowarzyszę, ale muszę wcześniej coś załatwić. W takim razie będę czekać tam, gdzie mówiłam. Na rynku Złotego Miasta. A więc dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się, hej!